Nie chcą wychodzić. Lenie. Zimno. Kurtki im załóż. Leniwe bardzo są. Pogoda dobra, chmury wysoko. W okolicach 0 stopni. Powoli do góry. Nie chcę im się iść do góry. Mówisz emeryty? Może pójdą do góry jeszcze. Jeszcze wiaterek się zrywa. O, to wiaterek się zrywa, to może ich przegoni trochę dalej. Co tam na bazarze można kupić, to każdy wynosi te, co nie lata. I to skupujesz i jak to ma latać później. Gołębie lotne się chowają po rogach, żeby ich nie dosięgnąć. Nie tam człowiek zapociany. Nie będą latać. Leniwce. To też tylko nad dachem. Wręcz to wszystko jakoś się porobiło. Ale sąsiad nie gania. Ostatni już nie ganiał, nie widziałem. No tydzień temu też nie ganiał w weekend. Też nie widziałem. Muszę jakiś kijek wyciąć. Nie sięgam tam do końca. One całkowicie mają gdzieś to wszystko. By lekarz przyszedł, to tak. O, to by ich wyleczył. Szybko by zaczęły chodzić dobrze. By ich tam, wiesz, przyspieszył. Ostatnio rzadko przychodzi. Też może odpoczywa. Partnerką się zajął już pewnie o tej porze. A, gniazdo wije. No niedługo zacznie przychodzić. Będzie trzeba młode karmić. Ale ich męczysz. Nie dasz im posiedzieć.
Nie czas na bociany, bociany jeszcze nie przyjdą. Tak, bociany jeszcze nie latają tutaj. Ale już się pokazują, już przylatują powoli. Do góry jeszcze. Też brak mi dyscypliny. Muszę być uczki, ja takiego dłuższego. Ale to tylko na chwilę poszły do góry. Jakbyś patyka miał, to tam byś ich dosięgnął na tym rogu dachu. A tak. Bawy nie piły rano i... Musisz zamówić lepszą pogodę dla nich. Tylko im zawsze coś przeszkadza. Tak, to jest wymarzona pogoda dzisiaj przecież. No to powiedz im to. Przy takiej się najlepiej lata. Ej, teraz nie będą chciały usiąść jeszcze. Odwidziało im się. Dalej latają. No była postać. Ale już będą siadać, nie? Już koniec na dziś. No, tego nic nie. Tamten średniak tam z tyłu leci. Dołapałem go przedwczoraj. Obaj, jaki chodliwy jest. No ładnie lata. No. A szybki. Jakieś gruty w skrzydłach ma, bo nie może machać nawet porządnie. No, on jakoś drętwo lata. Tych otwierasz? No tak, to. I pod wolierkę. Na jedzenie przyszły.
Co, myślisz, że się poparzą? A tam kilka partii to jest. Jakieś widy takie się porobiły. To nie ma na co czekać, trzeba to puszczać wszystko. Ale nie do budy chyba, nie? Nie, tam do sąsiada polecę. To na tyle siły tylko miało, jakieś takie dziwne są. Zresztą, mój, tak jak mówię, co kupisz na bazarze? Wszystko wynoszą to, co chore jest. I ciężkie pieniądze krzyczą. Tak to wiesz, łatwo nie przebadasz tego. On niby tłusty jest, a wiesz, albo skrzydła nie ma. Co przeżyje, to przeżyje. Kiedy trzeba na odrobaczenie musimy kupić teraz. Odrobaczyć teraz. No da, coś jakiegoś proszka dać. Ale to obowiązkowo na wiosnę trzeba odrobaczyć. Kurna, łapy mi się trzęsą, zimno. Jedzą sobie. Parę par się zrobiło, to jest niewiele. No ale można by któregoś dnia ich przed wieczorem puścić, tak? Dzisiaj nie wypuszczę. Mnie nie będzie. Wypuszczę, no bo już cały tydzień nie był puszczany, więcej niż tydzień, bo nie było kiedy. To dzisiaj ich wypuszczę. Nie no, pogoda fajna. Wstawiłem pojemnika do wody, może, że wody nie miały. Wysuszyło ich trochę. Na pustyni nie żyją. Siedzieć sobie. No i ławeczkę się przyniesie i będzie można obserwować. Tylko nogą będziesz ruszał tylko, do góry. Jak będzie coś leciało. Siedzi skulony. Zimno mu. Dobra.